opowieść małej gwiazdki, która mieszka gdzieś na niebie i pogląda, obserwuje. Widzi mnie i widzi ciebie. To opowieść wyjątkowa, co zaczyna się w zajęce, co zmieniła losy świata, radość dała wszystkim wszędzie. Gdy byłam małą dziewczynką, pamiętam, jak moi dziadkowie, szczególnie babcia, opowiadała mi dużo rzeczy o świętach Bożego Narodzenia. I pamiętam taką jedną rzecz, która niestety ale już zaginęła w naszych domach, i jest to stawienie snopka zboża w rogu, gdzieś w domu lub pod choinką, pod stołem się kładło. I wtedy ten snopek zboża stał do trzech króli. I mucili ten snopek zboża, który szedł w te ziarna, które się siało później po Nowym Roku. Na wiosnę. Snopek zboża był takim symbolem obfitości, urodzaju właśnie tych plonów. Na święto Bożego Narodzenia robimy przede wszystkim ozdoby. Są to stroiki świąteczne, oczywiście ze świecą. Świeca symbolizuje takie światełko Pana Jezusa, prawda? Te narodziny. I robimy także dekoracje choinkowe. Choinka jest symbolem świąt Bożego Narodzenia, symbolem odrodzenia, symbolem życia. Ozdoby choinkowe robiono z tego, co ludzie mieli. Z orzechów, z migdałów, ze słomy, z suszonych jabłek. Robiono z papieru łańcuchy, ze słomy łańcuchy. Robiono ozdoby z drewna, również na szydełku. A my tutaj w kole również robimy takie ozdoby z różnych takich rzeczy, też ze słomy, z papieru, z jabłek. Suszymy jabłuszka i po prostu wieszamy je na choince. Na wigilijnym stole pojawia się 12 potraw, które przygotowujemy też wspólnie, prawda? Jest kapusta z grzybami, są pierogi także z grzybami, barszcz czerwony z uszkami, racuchy drożdżowe, strucla makowa, jest kompot z suszu, jest smażony karp, śledź w occie. Kiszona kapusta to jest symbol takiego zdrowia, ona nam... Tak jak babcia mi przekazywała zawsze, że należy jeść tą kapustę i wtedy będzie się zdrowym. Oraz grzyby, suszone grzyby. To też jest taki symbol zdrowia i no może bardziej takiej pomyślności, prawda? Kluski z makiem. Kluski robimy własnoręcznie z naszych mąk. I mak to jest taki symbol płodności, dobroci i dostatku. Orzechy to jest oczywiście mądrość. Należy zjeść nawet same orzechy podczas Wigilii. Niech radość dziś w serca gości, święta są pełne radości. Radość niesie świat, widzi o niebo. Jedną z tradycji na stole wigilijnym są pierogi z kapustą i z grzybami. Ciasto robimy następująco. Dajemy dwie szklanki mąki, jajko, troszkę soli, troszkę oleju i przygotowaną wodę. Nie za gorącą, ale też nie za zimną. Na stolnicę podsypujemy mąką i wyrabiamy jedną ręką, tak dość solidnie. Następnie wałkuję z całej siły i wykrajowujemy kółeczka. Mamy znajdujący tu się farsz z kapusty i z grzybów zbieranych w sezonie letnim. Dajemy troszkę tłuszczu, podsmażamy cebulkę, olej, sól i pieprz. Mieszamy, próbujemy i doprawiamy. Każdy ma różny smak, więc każdy według swojego upodobania. Bierzemy krążek, podsypujemy troszkę mączką. Pomogę tu koleżance, było sprawniej. Opruszamy, troszkę możemy rozciągnąć. Nakładamy farsz, rzetelnie zlepiamy, żeby nic pod wpływem gorącej wody, później jak będziemy gotować, żeby nic nie wypłynęło. W taki sposób powstaje pierożek. I tak robimy aż do ostatniego krążka. Najlepiej do pierogów to nadaje się ze 3-4 osoby. Na świąteczny stół to się robi większą ilość.
Wtedy jest weselej i radośniej. Zasiadamy przy stole, jak kobiety, tak i mężczyźni. I lepimy pierożki. Robimy również uszka. Również to samo ciasto i ten sam farsz. Tylko z tym, że krążki wykrajowujemy wtedy mniejszym przedmiotem, takim jak kieliszek, literatka. Wsadzamy farsz i zlepiamy je w uszko. Takie uszko podobie do naszego uszka. To opowieść jest o cieple, które w sercu mimo zimy, które czujesz gdzieś tam w środku, u swych bliskich i rodziny. To opowieść jest świąteczna, pełna serca i miłości, o choince, o piernikach, Mikołaju i radości. Niech radość dziś w sercu gości, święta są pełne radości, radość niesie się w świat. Pamiętam, że gdy byłam dzieckiem, tradycją w naszym domu podczas szykowania wigilijnego stołu było wkładanie chleba pod obrus na stole wigilijnym. Chleb pod obrusem wigilijnym jest symbolem tego, że prosimy, aby nigdy nie zabrakło nam tego chleba, aby nasza rodzina żyła w dostatku i nigdy nie czuła głodu. Taki chlebek wkłada się w każdym rogu stołu wigilijnego. Kolejną tradycją są pieniążki. Moneta wkładana obok tego chlebka jest symbolem tego, aby nigdy niczego nam nie brakowało. Pieniążków i aby rodzina żyła również w dostatku. Na stole wigilijnym również kładziemy sianko. Sianko jest symbolem żłóbka, w którym leżał mały Pan Jezus. Nocne niebo kolęduje, opowieści swoje snuje. Nocne niebo pełne gwiazd, dziś świąteczny schyła blask. Święta Bożego Narodzenia w naszych stronach to przede wszystkim bliskość. Bliskość rodziny i przyjaciół, a także no czas takiej modlitwy może do Pana Boga o to, aby ten nasz kolejny rok był jeszcze bardziej wspanialszy, dobry. Dzięki temu, że się dzielimy opłatkiem podczas Wigilii, to tak jakbyśmy się jednali z drugą osobą, tak pragniemy, aby ta druga osoba była przy nas. No to teraz połamiemy się opłatkiem. Pożyczymy sobie zdrowia, szczęścia, wszystkiego dobrego na przyszły rok. I jeszcze raz zdrowia. Po kolacji wigilijnej szykujemy się na pasterkę. No i jeszcze, jak ja pamiętam, chodziliśmy nawet na piechotę, na pasterki. Po drodze śpiewaliśmy kolędy. I to był też taki czas, może takiego bardziej, nie wiem, zaangażowania też całej rodziny, prawda? Że to się szło, śpiewało i tak, taki ten nastrój był taki świąteczny. Zawsze się czekało do tej pasterki, żeby pójść. Wigilijnej wieczerzy jest wspólne kolędowanie. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuwa.
Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.